Boże, bardzo serdecznie wszystkich Państwa witamy na tym uroczystym, jubileuszowym koncercie. Naszą prezentację rozpoczęliśmy od pieśni najważniejszej, nie tylko w polskiej literaturze muzycznej, ale uważam także, że w polskiej muzyce sakralnej. Wszak Bogu Rodzica, anonimowego kompozytora, jest uważana za najstarszą polską pieśń. Nasz Kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny to świątynia, w której bardzo często nawiązujemy do wątków maryjnych. Stąd też pomyśleliśmy, że rozpoczęcie tej uroczystości, tego koncertu od tej pieśni będzie ze wszechmiar usprawiedliwione i ważne. Wszak Bogu Rodzica była uważana za pierwszy polski hymn. Państwowy, narodowy, tak można by powiedzieć. Do dzisiaj pozostaje w naszych sercach zauważana jako pieśń polskiego rycerstwa. Znamy film, w którym ten utwór został wykonany przez rycerzy przed walką. I do dzisiaj w naszych sercach pozostaje jako najbardziej ważki i ważny utwór, którym możemy się chlubić i szczycić. Tym utworem powitaliśmy Państwa na tym uroczystym koncercie, który składać się będzie z kilku części. Po tym interludium, po tym wprowadzeniu, za chwileczkę już zaprosimy Państwa do wysłuchania koncertu organowego. Będzie to część czysto instrumentalna naszego koncertu. Po tej części nastąpi część a cappella, to znaczy sam chór bez towarzyszenia instrumentów i na koniec połączymy wszystkie nasze siły i instrumentalne i wokalne, by tutaj w centrum kościoła przy ołtarzu odśpiewać Państwu utwory,
które zostały zaplanowane na dzisiejszy koncert, a kilka z nich to utwory ważne i mam nadzieję, że będą pięknie koronowały nasze dzisiejsze spotkanie. Większość z Państwa ma przed sobą programy naszego dzisiejszego koncertu. Część repertuaru zapowiem osobiście, ale część proszę śledzić z tych swoich właśnie programów i tam odnajdywać i autorów, i tytuły poszczególnych utworów. Zaczynamy zatem nasz koncert. Tam u góry, na chórze, przygotowana jest orkiestra kameralna Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia w Opolu, szkoły imienia Fryderyka Chopina. Przy pulpicie dyrygenckim czuwa już pan Hubert Prochota. Za kontuarem przygotowana jest do występu nasza solistka, a za pulpitami siedzą już nasi orkiestranci. Usłyszycie Państwo koncert organowy Es-dur, opus 4, numer 4, Jerzego Fryderyka Händla. W pewnym sensie nazwisko tego kompozytora jest tutaj o tyle ważne, że rozpoczyna nasz koncert i w zasadzie zakończy ten koncert dostojnym i wszystkim Państwu znanym pięknym Alleluja. W związku z tym chcę dopowiedzieć, że koncert jest to forma, w której orkiestra prowadzi swego rodzaju dialog z solistą. To jest taki dialog muzyczny. Raz więcej gra orkiestra, raz więcej solista, a w sumie jest to taka rywalizacja artystyczna, która przynosi najczęściej bardzo piękne artystyczne efekty. Zatem wysłuchajmy Jerzego Fryderyka Händla, koncert organowy Es-dur przy kontuarze naszych głupczyckich organów. Zasiada Teresa Ciecior, dyryguje Hubert Prochota, gra Orkiestra Kameralna Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu. Thank you.
Thank you.
Państwa, którzy no, nie mieli tych programów, bo kiedy byliśmy tam z tyłu i przygotowywaliśmy się do wykonania, to zauważyłem, że jednak tam z tyłu tych programów jednak troszkę zabrakło. Zatem powiem Państwu, że ten utwór, który tam z tyłu kościoła zabrzmiał zaraz po koncercie organowym, to było Ave Maria Marka Jasińskiego, kompozytora szczecińskiego, ucznia Andrzeja Koszewskiego, jednego z wielkich profesorów muzyki kuralnej. Z kolei drugim utworem, jaki Państwo usłyszeliście, było także Ave Maria, tym razem skomponowane przez pana profesora Józefa Świdra, także jednego z wielkich kompozytorów muzyki kuralnej, współczesnej muzyki kuralnej. I dwa kolejne utwory. Tutaj ten dialog taki kuralny, który Państwo troszkę za plecami, a niektórzy z Państwa przed sobą mogli oglądać i słuchać, to właśnie profesora Józefa Świdra, modlitwa do Boga Rodzicy, napisana do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. I ostatnim utworem, który Państwo wysłuchaliście, tym właśnie przestrzennym, w tym takim półokręgu wykonywanym, był utwór Zdrowaś Królewno Wyborna Andrzeja Koszewskiego, wspomnianego już przeze mnie profesora z Poznania. A z tym ważnym, można powiedzieć, dramatycznym tekstem w trzeciej zwrotce Zdrowaś Królewno Wyborna, racz być przy naszym skonaniu i przywiedzi nas ku zbudowaniu, zlutowaniu, zmiłowaniu Pańskiemu. I teraz już kwiat naszej młodzieży churalnej z Głupczyc i z Głuchołaz już jest tutaj przygotowany do wykonania kolejnych utworów. Pan Jan Dolny, z którym współpracuję już od wielu lat, także jest przygotowany, bo kolejne utwory właśnie poprowadzi pan Jan Dolny. Przypomnę Państwu, chór Silesia Cantat, który właśnie przed Państwem tutaj stoi, to pewna idea, która w Głupczycach się narodziła. Kiedyś taki pomysł powstał, aby zorganizować międzynarodowy chór. Miał być to polsko-czeski chór, potem się zrobił polsko-czesko-niemiecko-ukraiński, potem przez 2-3 lata funkcjonował jako
chór trzynarodowy polsko-czesko-niemiecki, a ostatnio troszkę mniej pieniążków na organizowanie tego typu przedsięwzięć międzynarodowych, no to występujemy w wersji polskiej, głupczycko-głuchołaskiej. Ale w ten sposób podtrzymujemy tę ideę, bo uważamy, że śpiew chóralny jest właśnie taką formą, która powinna jednoczyć nie tylko serca młodych ludzi, serca ludzi starszych, nie tylko miasteczka przyległe do siebie, tak jak te nasze dwa Głupczyce i Głuchołazy, ale także wszystkich nas, ludzi mieszkających i tu w Europie, a może jak Bóg da kiedyś w przyszłości, może nawet będziemy mogli tworzyć takie śpiewy wspólnie z mieszkańcami także innych kontynentów, ale to już zostawmy opatrzności Bożej. Na koniec tej części a cappella przygotowaliśmy dwa utwory w bardziej klasycznej formie napisane, bo te utwory, które słuchaliście Państwo przed chwileczką, to była tak zwana muzyka współczesna, w której ten wątek już nowych dźwięków, takich można powiedzieć oryginalnych, był bardziej rozbudowany. Te dwa utwory to, można powiedzieć, klasyczne śpiewy chóralne muzyki kościelnej. Ale za to, jak ważne, pierwszym z nich będzie utwór zatytułowany Ukaż mi swoją twarz, co prawda francuskiego kompozytora, ale pięknie przetłumaczony na język polski. Oczywiście wszystkie te pieśni, jak Państwo zauważyliście, a cappella to hołd Najświętszej Marii Pannie. Zatem trzymamy się tych wątków właśnie maryjnych, także w tych dwóch utworach, które nam pozostały do wykonania w części a cappella. Zatem André Gauzèsa, Ukaż mi swoją twarz i po raz pierwszy wykonywana w naszym kościele pieśń, której tu jeszcze nigdy nie wykonywaliśmy, za to Feliksa Nowowiejskiego, znanego polskiego kompozytora, także muzyki chóralnej, zatytułowany Polska Królowo. Niechaj ten hymn Polska Królowo będzie ukoronowaniem tej drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Zatem Ukaż mi swoją twarz, Polska Królowo, chór Silesia Cantat i Jan Dolny. Thank you.
idea naszego chóru międzynarodowego Silesia Cantat w pewnym momencie została ubogacona właśnie o wspólne muzykowanie nie tylko śpiewającej młodzieży, ale także młodzieży grającej na instrumentach, klasycznych instrumentach. Jako że współpraca naszego licealnego chóru właśnie z Orkiestrą Symfoniczną Szkoły Muzycznej w Opolu sięga aż do 1993 roku. Proszę Państwa, to już 16 lat, jak razem współpracujemy. Wtedy wspólnie w tej świątyni wykonaliśmy na pięciolecie naszego głubczyckiego chóru dzieło Giacomo Pucciniego Messa di Gloria. Jako że to wykonanie wszystkim nam pozostało w sercach w pięknej pamięci, bo było bardzo udane i wszystkim się bardzo podobało, to można by powiedzieć kamień węgielny współpracy między chórem głubczyckim a orkiestrą opolską został wmurowany, można powiedzieć nawet w tej świątyni, bo tutaj przecież obok tych cegieł, obok innych pięknych elementów wystroju jest przede wszystkim świątynia duchowa i ta najważniejsza, w której się spotykamy, w której mieszkamy, w której przeżywamy najważniejsze treści naszego życia. I przed nami, proszę Państwa, finał naszego dzisiejszego spotkania złożony z trzech utworów. Pierwszym z nich będzie utwór napisany już jakiś czas temu, Jubilate Deo, a zaraz potem najważniejszy utwór naszego dzisiejszego spotkania, Psalm 84, specjalnie napisany, jak ksiądz już dzisiaj także mówił w czasie uroczystej mszy świętej, przez pana profesora Józefa Świdra z Akademii Muzycznej w Katowicach. I bardzo się cieszymy, że dzisiaj będziemy mieli zaszczyt wykonać premierowo właśnie ten utwór specjalnie przygotowany na uświetnienie naszej uroczystości 750-lecia Kościoła Parafialnego w Głubczycach. Zanim jednak zaśpiewamy Państwu tę pieśń premierową, najpierw wysłuchajcie Państwo utwór zatytułowany Jubilate Deo, czyli uwielbiajmy, wychwalajmy Pana. A jak, proszę Państwa, w takim dniu jak ten dzisiejszy, pełnym radości, pełnym świątecznego nastroju, nie wychwalać Boga, dla którego przecież tutaj dzisiaj przyszliśmy. Zatem pierwszy utwór z tych trzech, które wykonamy na koniec naszego koncertu, Jubilate Deo Józefa Świdra. Przed nami chór Silesia Cantat, Orkiestra Kameralna Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu, dyryguje Hubert Prochota.
I właśnie, proszę Państwa, zapowiadamy już, można powiedzieć, od kilku tygodni premierowy utwór napisany specjalnie na naszą uroczystość. Psalm 84. Quam directam tabernaculam tuam. Jak miłe są przybytki Twoje, Panie. Zanim wykonamy ten utwór, to dla tych z Państwa, którzy nie mają programów, nie mogą śledzić tego tekstu, pozwólcie Państwo, że ten psalm odczytam. Jak miłe są Twoje przybytki, Panie zastępów. Dusza moja pragnie przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało moje radośnie wołają do Boga żywego. Jak miłe są Twoje przybytki, Panie zastępów. Błogosławieni, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie. Panie, na wieki wieków będą Ciebie wychwalać. Błogosławiony mąż, który znajduje pomoc u Ciebie, Panie, który zachowuje ufność w swoim sercu. Przechodząc suchą doliną, w źródła ją zamienia. Błogosławieni, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie Boże zastępów. Wysłuchaj mojej modlitwy, wysłuchaj modlitwy mojej, nakłoń swego ucha, Boże Jakuba. Jak miłe są Twoje przybytki, Panie zastępów. Dusza moja pragnie przedsionków Pańskich, serce moje i ciało moje radośnie wołają do Boga żywego. Błogosławieni, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie. Panie, na wieki wieków będą Ciebie wychwalać. Thank you.
kompozytor, pan profesor Józef Świnia. Bardzo prosimy, panie profesorze. Panie profesorze kochany, niech pan nie ucieka od nas, bo my tu dla pana mamy rzeczy. Niech pan tu siada, panie profesorze kochany. Tak myślę sobie w czasie, gdy wykonują utwory pana profesora, w ogóle kompozytora. Myślę, że profesor jest na sali, na widowni, wykonawców, dyrygenta, ciarki przechodzą, jak on to będzie słyszał, a jego ciarki przechodzą, jak to wszystko wyjdzie, zwłaszcza gdy to jest po raz pierwszy wykonywane, bo dotąd to u siebie w zaciszu swojej pracowni, swojego domu, mieszkania, tam komponował, składał te literki, te nutki, a dzisiaj to pierwszy raz tak brzmi i te ciarki jakoś tak się korespondują ze sobą i takie piękne. Bóg zapłać, panie profesorze kochany, za to piękne dzieło, które pan ofiarował naszemu jubileuszowi, naszemu kościołowi. Myślę, że jak bardzo pan musi mieszkać w tych przybytkach pańskich, skoro pan wyrusza właśnie pomiędzy dźwięki, pomiędzy te różne wrażenia muzyczne i przynosi nam pan takie piękne dzieła. Dlatego pan Tadeusz cytował kogoś kiedyś, powiedział, że od muzyki piękniejsza to już jest tylko cisza. Tak nasz pan Tadeusz powiedział. Bóg zapłać, panie profesorze, mamy dla pana kwiaty. Michał, gdzie ty jesteś? Chodź. Dawaj panu profesorowi kwiaty. A panie Staszku, pan też coś powie? Nie. Mamy jeszcze, panie profesorze, myśmy dzisiaj rano rozdawali ludziom ważnym i dobrym i wspaniałym medale 750-lecia naszego kościoła i na drugim miejscu po księdzu biskupie był pan. I troszeczkę ja się rozglądałem, myślałem, może przyjedzie też na przedpołudnie, ale zapowiadał, że przyjedzie dopiero na popołudnie. I tak dotrzymał słowa. Panie profesorze kochany, chcemy wręczyć panu medal. Tu jest legitymacja, a tu zaraz panu pokażemy. Bardzo proszę, dobrze. Tak pozwoli wyklaskać się, bo to fajnie, jeżeli klaszczą bardzo pięknie. Chciałem państwu podziękować za życzliwe przyjęcie utworu i przede wszystkim księdzu proboszczowi za te miłe słowa i za te gesty sympatyczne, kwiaty i odznaczenia. Serdecznie dziękuję, cieszę się, że mogłem dla głupczyc coś zrobić przyzwoite ludzi. To znaczy, panie profesorze, że te ciarki, które pana przechodziły, jednak okazały się takie, że dobrze, bo pan mówi, że coś dobrego zrobił. To znaczy, że samemu jemu się bardzo podobało, nam się też podobało, a naszym dyrygentom się podobało, co? Myślę, że to może nie dobrego, tylko mówię przyzwoitego. A przyzwoite to jest właściwie piękna sprawa, przyzwoitość to piękna rzecz. Panie profesorze, Bóg zapłać panu Hubertowi, naszym chórmistrzom, którzy przygotowali chór, też chóry do wykonania tego trudnego, mi się wydaje, utworu. Tam troszeczkę takiej z początku pobrzmiewało takiej góralszczyzny, panie profesorze. Ja nie wiem, bo ja się na niczym nie znam tak mocno, ale przepraszam bardzo, ale Bóg Święty zapłać. Bóg zapłać. I panie Tadeuszu, gdzie jest Tadeusz nasz kochany? Tam jest. Nie. Czekajcie. Tadeusz mówi, że mam już teraz zapowiedzieć finał koncertu. To będzie Alleluja Händla. To już mi się wydaje, ale potem zobaczymy. Może coś zapisujemy, panie Tadeuszu. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Dobrze? Dobrze.
partyturę z autografem. Ma pan taką partyturę, panie profesorze? Albo zrobi to za chwilkę. Tak, spokojnie, napiszę coś na chwilę. Dobrze, dobrze. Jeszcze powiem moje podziękowanie dla naszych muzyków, którzy w nasz jubileusz wprowadzili ten piękny, wielki akcent muzyczny. Gdy pan Tadeusz usłyszał 750-lecie, powiedział: zrobimy koncert. I ten koncert stał się takim wspaniałym, wielkim wydarzeniem. Bóg zapłać wam, młodzi przyjaciele, ale także kadro muzyczna, pan Hubert, pan Tadeusz, pan Jan, pan profesor, no też z podpuszczenia pana Tadeusza naszego, powiedział: a może byśmy coś skomponowali specjalnie na naszą uroczystość? I na pewno zrobiłby to dobrze pan profesor Świter. Panie profesorze, tak? I wszystko tak się potoczyło pięknie, że się wszystko tak dokonało, to pan Tadeusz nas do pana profesora zaprowadził i to nazwisko, które znamy z wielu utworów, także zapisało się w nasz jubileusz, w nasze 750-lecie. Bóg zapłać, wszystkim Bóg zapłać, bo mi się wydaje, nie tylko wydaje, to tak jest, że wy daliście naszemu jubileuszowi tak wspaniałą oprawę. I rano, i teraz wieczorem. Bóg wam zapłać. Bóg zapłać, Bóg zapłać, Bóg zapłać. Oczywiście dziękujemy także pani. Oczywiście Bóg zapłać także pani solistce organowej, która prowadziła organy w czasie koncertu organowego, Jerzego Fryderyka Händla, pani Teresie Ciecior. Bóg zapłać pani Teresko. Słuchajcie, pisujemy profesora Świdra. Siadamy wszyscy, dobrze? Panie profesorze, tak.